Nasza uczelnia, jak tylko wybuchł ten kryzys na Ukrainie, od razu podjęła działania. Mieliśmy chyba takie szczęście, że dzień wcześniej przybył do uczelni pan ksiądz dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, który zaproponował współpracę. Jeszcze nie wiedzieliśmy, na czym ta współpraca będzie polegała. I na drugi dzień już żeśmy wiedzieli. Ona będzie polegała na tym, żeby zbierać dary od ludzi, a następnie przewozić te dary na granicę, bo tam jest rzeczywiście autentycznie kryzys. Przewodniczący samorządu studentów, pan Kasper Łaskarzewski, włączył się bardzo aktywnie razem z całym gronem studentów do tej akcji i nasze pierwsze działanie polegało na tym, że zbieraliśmy, a następnie zawieźliśmy te dary na granicę. Okazało się tam, że no, dojeżdżamy bezpośrednio do szlabanu i bezpośrednio pomagamy ludziom, którzy przekroczyli granicę ze strony Ukrainy. To było pierwsze. Następnie uznaliśmy, że w tej sytuacji studenci powinni być objęci przede wszystkim opieką psychologiczną. A więc nasze zakłady pedagogiki wyznaczyły dyżury i w ramach tych dyżurów zaczęliśmy wspierać studentów właśnie tą pomocą. Dodatkowo, żeby uczynić ich studiowanie komfortowym, bycie tutaj komfortowym, oni są załamani. Oni są po prostu autentycznie załamani, oni płaczą, oni mają sygnały z Ukrainy, które pokazują, że nie jest im wesoło i dobrze. A więc pierwsze, co żeśmy zrobili, to no, upewniliśmy ich w takim przekonaniu, że uczelnia się nimi zajmie. I tutaj uczelnia zlikwidowała Czesne, zlikwidowała dla tych za akademik opłaty. Uczelnia wystąpiła z możliwością występowania o zasiłki, żeby ci studenci mogli dostać konkretne pieniądze. Do tego wszystkiego uczelnia chce zająć się rodzicami tych studentów. Oni mogą do nas swoje rodziny sprowadzać. Dajemy wolne pokoje w akademiku, zrobimy koncentrację też łóżek w akademiku tak, żeby dodatkowe osoby mogły tam zamieszkać i propagujemy akcje wśród naszych pracowników, żeby przyjmować do siebie, do swoich mieszkań, do swoich domów, rodziny naszych studentów. To, co proponujemy, to, żeby studenci zajęli się osobami, które już są. To jest ważne dla naszych studentów, bo nasi studenci też przeżywają, też cierpią i oni muszą działać. Oni organizują te dary, segregują, ładują, chcą być zaangażowani, ale jeszcze jest niesamowicie ważna sprawa, to ta psychologia. Dla osób przyjeżdżających, nieznających języka polskiego, szczególnie dla dzieci, które potraciły swoich opiekunów, no w tym momencie objęcie ich pomocą jest niesłychanie ważne. W nocy z niedzieli na poniedziałek zawiedliśmy pierwszy transport wraz z Caritasem. Wjechaliśmy pod samą granicę, dosłownie 10 centymetrów mieliśmy żołnierzy ukraińskich i całą granicę ludzi. Tam jest mnóstwo, wielkie setki. Przez 4 dni przez tamto przejście przeszło 160 tysięcy osób tylko i wyłącznie pieszo, a samochody cały czas przejeżdżają. Studenci pomagają, ale potrzebujemy tych studentów, którzy są na naszej uczelni tutaj, bo te dzieci, które przyjeżdżają, nie mają ojców, nie mają matek, przyjeżdżają sami, nie znają języka, tak? To jest wielka pomoc wśród tych studentów, bo to oni będą w pierwszej kolejności się kontaktować z tymi ludźmi i organizujemy to właśnie. Tak naprawdę non-stop odbieramy masę telefonów, działamy, tak jak Państwo na pewno zauważyliście, próbujemy to propagować i apeluję do wszystkich ludzi o pomoc w zbieraniu. Rozsyłajcie nasze zbiórki, jeżeli możecie kogoś przygarnąć do domu, bardzo o to prosimy. Dane oczywiście Państwo do kontaktu wszędzie znajdziecie, czy na Facebooku, czy na stronie internetowej, czy bezpośrednio do uczelni. Nazywam się Staszuk Kateryna, jestem studentką z Ukrainy. Od dzisiaj jestem właśnie powołana przez pana rektora jako pełnomocnik do spraw kontaktów ze studentami z Ukrainy i mogę w imieniu właśnie tych wszystkich studentów powiedzieć, że na pewno jesteśmy bardzo wdzięczni dla całej uczelni i generalnie też dla Polaków, mogę tak uogólnić, tak, dlatego że jednak no, otrzymujemy ogromne wsparcie. Ta zbiórka jest naprawdę duża, tak na ogromną skalę się odbywa i
No jednak to w tej sytuacji jest dla nas takim doświadczeniem bardzo wspierającym, także są inni osoby, które w takiej trudnej sytuacji mogą o nas myśleć, mogą o nas dbać i to kontakt robią. Tak z krajem utrzymujecie? Ja osobiście ze swoją rodziną tak i myślę, że no każdy. To jest chyba pierwsze. Czy są jakieś utrudnienia być? Nie wiem, nie powiem o wszystkich, tak, bo ja osobiście jestem, pochodzę z zachodniej Ukrainy, no i jednak tam jest trochę spokojniej w tej chwili. Są też osoby, które na przykład są z Kijowa, tak, albo z Dnipra, czyli, no ale jak do tej pory to, co mi wiadomo, to jeszcze utrzymujemy kontakt z rodzinami, no i w sumie to jest pierwsza rzecz, tak, po przebudzeniu, że dzwonimy i liczymy na to, że tam ktoś odbierze. Jak pani sobie radzi w ogóle z tą trudną sytuacją? Bo to jest ciężko przyjąć w ogóle to wszystko. Myślę, że dużo pomaga działanie, tak. To, co robimy i pomagamy i wiemy o tym, że mimo, że jesteśmy tu, to i tak mamy możliwość w jakiś sposób wesprzeć nasz kraj, więc to pomaga na pewno. Mamy, no takie wyobrażamy sobie, ludzi, którzy przyjeżdżają, są umęczeni, zmordowani, psychicznie w złym stanie, nie znają języka, są po prostu, jak można by powiedzieć, zdani na łaskę losu. My chcemy zrobić tak, żeby oni nie mieli takiego poczucia, że są zdani na łaskę losu. Nasi studenci to jest z Ukrainy w tej chwili skarb, bo dzięki nim my możemy bezpośrednio mieć kontakt. Ci ludzie mogą usłyszeć swoją mowę tutaj u nas. Studenci też, pani Kasia jest z pedagogiki, a więc też przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, do tego, żeby mieć kontakt z dziećmi. To są nasi studenci, oni mają już wiedzę, oni wiedzą, jak się zachować, jak pomóc człowiekowi, jak je zorganizować dla tych osób zajęcia. Na przykład starsi niech chodzą na kursy języka polskiego, które uczelnia też będzie organizowała. Dzieci niech będą pod opieką studentów z Ukrainy i studentów z Polski, którzy organizują im gry jakieś, zabawy. Planujemy też występy, takie nie jakieś super profesjonalne, ale zwykłe, normalne, żeby te osoby zająć, żeby te dzieci zająć, żeby no po prostu chyba takim najbardziej trudnym momentem jest to, że przyjeżdżają dzieci z domu dziecka, gdzie wokół tych dzieci trzeba roztoczyć opiekę. Te dzieci trzeba w pierwszej kolejności oswoić, żeby to nie była dla nich tak duża trauma. I tu liczymy na studentów właśnie z Ukrainy. Zresztą oni naprawdę się garną do pomocy i pomagają w sposób wspaniały. I tutaj myślę, że ich działanie jest o wiele ważniejsze niż by wybierali się gdzieś na Ukrainę. Ja bym widział to źle, gdyby oni nas opuścili, bo wtedy my byśmy byli troszeczkę zagubieni. A tak możemy, to jest współdziałanie, to jest wspólna pomoc. Jeżeli mamy pomagać, to tak, żeby było efektywnie. Jeżeli będziemy dzięki nim mieli dobry kontakt ich pomocy, to osiągniemy tą efektywność jak najlepiej.